Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Cywilizacja człowieka ma wiele twarzy, ale ostatnio jakoś mnie nie przekonuje. Pandemia, głupota, bezmyślność, agresja, przemoc. Człowiek zapędzony w pułapkę. Pamiętam, jak przeraził mnie film Upadek z Michaelem Douglasem. Zwykły człowiek na granicy załamania i eksplodująca spirala przemocy. To był rok 1993 i bardziej to przypominało Terminatora i fantastykę. Lata minęły, a karuzela przemocy pędzi coraz szybciej. Czasem wystarczy uliczny korek i zwykły klakson. Starszy facet. Młoda kobieta i jej syn. Ona się spieszy, on jej przeszkadza. Ona trąbi na niego, oboje wściekli, wręcz banał, który ma swój ciąg dalszy. I don't have anything to apologize for, sir. Mom, it's okay, just apologize. Well, I don't think that's really true of any of us now, is it? But that's where we are in this world today. We seem to have developed a fundamental inability to apologize to anyone for anything. I don't even think you really know what a bad day is. Czy wiemy, co nastąpi? Niestety tak, bo reżyser kompletnie bez sensu zwiastuje to, co się wydarzy w filmie. Pamiętacie to? A gdybym był młotkowym w ciemności z młotkiem szalał, to co byś powiedział? Scena otwierająca film jest naprawdę szokująca, podbija adrenalinę, jest przerażająca, to wysokie C, ale zwiastowanie. Scenariuszowo rzadko taki zabieg się udaje. Tu się nie udało wyjątkowo, zdradzając właściwie wszystko. To niestety nie jest coś w stylu demonicznego, wręcz tajemniczego pojedynku na szosie Spielberga. Nasz psychopata postanawia nauczyć grzeczności młodą matkę, udowodnić, że warto przeprosić, pokazać, jak może wyglądać naprawdę zły dzień. I tak rozpoczyna się wściekła pogoń. Ma'am, are you okay? I'm pretty sure the guy in that truck's following me. He's road raging. Why don't you just chill, man? Go your own way. Tyle, że jest to tak sztampowo napisane, a zły charakter jest tak jednowymiarowy, że jego jedynym właściwie celem jest polowanie na swoją ofiarę i zadanie jej jak największego bólu. Powiem wam, że Russell Crowe w roli psychopaty to dobry wybór, ale nawet on nie jest w stanie dodać do tej bezsensownej jatki większej głębi i odrobiny psychologii. Brakuje solidnej historii. Wytłumaczenie agresji w dzisiejszym społeczeństwie i studium postaci pod ciągłą presją serwowane w tym filmie jest niestety na poziomie tabloidu. He's not a friend, okay? He's a psycho who came after me today. What the hell are you doing? Just here with Andy. What do you want? No, it's not what I want, it's what I need. And I need you to learn what a bad day really is, and I need you to learn how to say you're sorry. Okay, fine. I'm sorry, okay? There, I said it. No, how to say you're sorry and actually mean it. And this is the beginning of that first lesson. Hey, can I have my phone back? No. Just give me my phone. Także próba społecznie zaangażowanego komentarza w nieobliczalnym nie działa, bo zamiast spostrzeżeń i próby zrozumienia całej frustracji, agresji, tak jak choćby w filmie Upadek z Douglasem, mamy film zredukowany do poziomu bezmyślnej rąbanki. Krwawe i tak na poważnie, że aż chwilami wygląda to na autoparodię.
Sounds like you're waking up. I'm wide awake. You better bring your A game. Russell Crowe sprowadzony do roli grubego, tępego sadysty i psychopaty. Wielka szkoda, tym bardziej, że po znakomitej kreacji w serialu Na cały głos, gdzie także miał rolę czarnego charakteru, ale jak to było tam świetnie napisane i zagrane. Może i był dobry pomysł na historię w stylu mój ból jest lepszy niż twój, moje życie jest gorsze niż twoje, ale zawiódł kiepski scenariusz i reżyseria utopione w krwi i przemocy. Podkręcane sztucznie i schematycznie napięcie nie dało, przynajmniej jak dla mnie, efektu. Ani nawet tej wstydliwej, krwawej frajdy jak ostatnio na przykład w Polowaniu. I nie mieliście wrażenia, że główna bohaterka grana przez Karen Pistorius wygląda bardziej na starszą siostrę niż matkę? No, taki detal. Nieobliczalny. Nie liczyłem na wiele, ale dostałem jeszcze mniej i wielka szkoda. Jedyny w miarę jasny punkt to mimo wszystko psychopatyczna rola Russella Crowe, ale i tak chyba sobie wolę odświeżyć, nie wiem, może film Romper Stomper? A więc film nieobliczalny na 10 w skali Kinomaniaka. 4 punkty. I jeszcze jedno. Nolan, Christopher Nolan, gdzie jesteś? Doesn't us being here now mean it never happened.